Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Pogadamy dzisiaj sobie o statusie VIP w Wordzie, który, jak pewnie wiecie, daje nam Pagani Zonda F Roadster. No. I co trzeba zrobić, żeby takowy samochód zdobyć? Trzeba się trochę natrudzić, to na pewno. Trzeba kupić kilka gier, to też. I ogólnie być zajebistym. I ten ostatni powód to jest wytłumaczenie, dlaczego ja jeszcze tej Zondy pięknej czy niepięknej nie mam. Włączę sobie filtr grupowy, żeby mi kurczę nie lagowali tutaj. Będzie dzisiaj taki odcinek, może trochę poopowiadam rzeczy. Weźmy sobie jakiś wyścig tutaj w tle. Mam nadzieję, że kogoś nam wyszuka. No, samochód, którym teraz jadę, to jest oczywiście Stirling Moss. Więc status VIP. To trzeba zrobić. Trzeba posiadać na koncie Origin 3 gry. 3? 3 chyba. Need for Speed The Run. To jest jeden. Need for Speed The Run. Need for Speed Shift 2 Unleashed. I Need for Speed Hot Pursuit. Trzeba mieć 3 gry. No i plus oczywiście Need for Speed World. I wchodząc na przykład do Need for Speed The Run, co pokażę wam w przyszłym odcinku poniedziałkowym, możemy po prostu sobie ten status VIP zweryfikować. Czyli posiadamy 3 gry. Fajnie. Możemy sobie wejść do Need for Speed The Run na przykład i zweryfikować status VIP-owski. Dzięki czemu na Originie chyba będziemy mieli cały czas status VIP i po jakimś czasie powinniśmy dostać Pagani Zondę F Roadster. Ja jeszcze takiej nie otrzymałem takiej wiadomości dopiero dzisiaj, czyli w momencie nagrywania tego odcinka, jest piątek, i nie dostałem jeszcze żadnego maila z potwierdzeniem, że mam ten status. Natomiast status na Need for Speed The Run sobie zweryfikowałem i dostałem tam samochód, ale jaki, to wam pokażę właśnie w tym przyszłym odcinku. I jeśli już zostaniemy uznani za tak zwanego VIP-a NFS-u, czyli jeśli posiadamy te 4 gry w sumie razem z Wordem, to wtedy dostajemy maila, w którym jest właśnie ta wspomniana Zonda. Nie wiem, jak wam to inaczej wytłumaczyć. Po prostu dostaniemy maila z unikalnym linkiem przeznaczonym do naszego konta. Ten link przekierowuje nas do strony głównej Need for Speed World. I dostajemy Zondę jako prezent. Albo dostajemy od razu Zondę jako prezent po uprzedniej weryfikacji statusu VIP-owskiego. Tak to w sumie chyba pokrótce wygląda. Natomiast w praktyce nie jest tak różowo. Z tego co doczytałem się, a naprawdę dzisiaj zajęło mi kilka ładnych godzin szukanie odpowiedzi na to, jak zdobyć ten status VIP, co doprowadziło też do kupna Need for Speed Shift 2 Unleashed przeze mnie. No, granie kosztuje dużo, 30 chyba 4 zł teraz można ją zdobyć. I zakupiłem ją sobie. Udało mi się w Need for Speed The Run zweryfikować ten status VIP-owski. Natomiast w Wordzie nie dostałem absolutnie nic. Nie dostałem również żadnego maila. Natomiast liczę, że w przyszłości takiego maila dostanę. Z czym jest problem? Wracam do tego. Czytałem właśnie, że jest problem z dostaniem takiego statusu na Wordzie. Ci, co już nawet dostali takiego fajnego maila z linkiem aktywacyjnym do tego statusu, są po prostu przesyłani do strony głównej Need for Speed World i nic poza tym. Nie dostają żadnego prezentu, w grze nic się nie dzieje. Więc to jest na pewno główny problem. Inny problem, którego ja się domyślam, że on w ogóle stanowi największą zagadkę,
Czyli kto taki status VIP-owski powinien dostać? Czy to są, te statusy są przydzielane zupełnie losowo i zondy EF Roadster są przydzielane dla osób zupełnie losowych? Czy rzeczywiście są dawane graczom najbardziej aktywnym, najbardziej takim niekosztowym, tylko wartościowym, tak? Wartościowym ze strony oczywiście biznesu, jaki prowadzi EA Games, czyli takimi graczami, którzy dużo rzeczy kupują. No już trochę, ja już trochę na Worda wydałem kasy, trochę wydałem kasy na gry na Originie i powinienem, wydaje mi się, że taka osoba, która kupuje dużo i dużo kupowała i ma wspólnego z Originem, powinna taki status dostać, tak? Kurczę, co tu się dzieje w ogóle, to ja nie wiem. Ojej. Ale ten Aventador trochę taki zimny, co nie? No ale to może ja źle pojechałem, zaraz zobaczymy. Zgubiłem wątek przez to, co tu się dzieje. Dobrze, idziemy. Gonimy CX. Z wersja chyba Achievement. Za posiadanie 150 samochodów dostaje się właśnie CCX-a. Jeśli ktoś z was jeszcze tego nie skojarzył. Czyli właśnie, ja teraz czekam na tego całego maila. Nie wiem, kiedy mi on przyjdzie i czy przyjdzie. Ale jeśli przyjdzie, na pewno powiadomię was na YouTubie. Zrobię jakiś film z tym, jak aktywuję sobie taki status VIP, jeśli będę go mógł aktywować. Zdaje się, że te maile też wysyłali sami deweloperzy, czy community manager The Drew, który The Drew, po prostu Drew, który już nie pracuje w EA Games, tylko właśnie zajmuje się innowacyjną, nowatorską produkcją, jaką jest World of Speed, o której wam też już mówiłem i pisałem na blogu. I też jest tam community managerem, czyli managerem od spraw społeczności, takim społecznościowym koordynatorem. No i właśnie, w ten sposób można zdobyć ten status VIP. W kilku grach można już zdobyć jakąś dodatkową zawartość. W Wordzie niestety chyba nie działa to dość automatycznie, no ale... Kurczę, telefon mi dzwoni. Masakra. No, muszę teraz odebrać telefon. God damn it! Nie mogę. Muszę nagrywać odcinek. Cicho! Cicho! Nie mam czasu! No. Wyczerpał mi się telefon. Świetnie. No właśnie. I powiadomię was odnośnie tego całego maila, tego statusu VIP. W poniedziałek zobaczycie odcinek z Need for Speed The Run. Pokażę wam, jaki samochód dostałem w nagrodę za ten status VIP-owski, za to, że potwierdziłem sobie, zatwierdziłem, zakwalifikowałem się do VIP-ów. Kto brzmi w ogóle z tym VIP-em? Ale ludzie lubią takie rzeczy. To jest marketing. Są zdolni wydać kupę kasy, by mieć fajny status w grze. Kurde, w sumie ja też jestem zdolny do tego. Oj. Który byłem? Byłem trzeci, przede mną był Aventador. Pierwszy był McLaren F1. No cóż, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.